Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej sposobu jej powrotu do rozporządzenia kilka centrów i wysokiej podjęcia wynagrodzeń. Uchwała Rady Gminy Lopez z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie opłaty targowej sposobu jej powrotu oraz określenia kilka centrów i wysokości powielonego wynagrodzenia. Na podstawie ustawy o podatkach, opłatach lokalnych i ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Określi stawki dziennej opłaty targowej powierzonej osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie gminy Dobre w następującej wysokości. Jak całkowicie zielonego z przyczepą 20 zł, bez przyczepy 15 zł, 15 zł. Od samochodu dostawczego do 3,5 tony 10 zł, dostawczego z przyczepką 15 zł, od samochodu osobowego i ciągnika 2 zł, od samochodu osobowego z przyczepką 10 zł, od ciągnika z przyczepką 5 zł, od wody kołnego 2 zł. Za sprzedaż towarów w inny sposób do 3 metrów bieżących stoiska 5 zł. Za każdy następny element bieżący nie więcej niż górna stawka opłaty targowej wyższa w artykule 19 punkt 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1 zł. Niezależny od rodzaju sprzedaży dziennej opłacie targowej podlega również sprzedaż na placach i ulicach gminy Dobre w następującej wysokości. Do 1 metra bieżącego stoiska 2 zł, do 3 metrów bieżących stoiska 5 zł. Za każdy następny 1 metr 1 zł. Nie więcej niż górna stawka opłaty targowej określona w artykule 19 punkt 1a ustawy o podatkach dochodowych lokalnych. Podczas uroczystości odpustowych dzienna opłata targowa wynosi do 3 metrów bieżących stoiska 20 zł. Za każdy następny 1 metr bieżący 5 zł. Nie więcej niż górna stawka opłaty targowej określona w artykule 19 punkt 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podczas uroczystości dożynkowych obowiązują niezależnie od miejsca sprzedaży i jej rodzaju następujące stawki dzienne opłaty targowej. Do 3 metrów bieżących stoiska gastronomicznego 300 zł, innego 210 zł. Za każdy następny 1 metr bieżący stoiska gastronomicznego 100 zł, innego 70 zł. Nie więcej niż górna stawka opłaty targowej określona w artykule 19 punkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Paragraf 2. Zarządzić powód opłaty targowej w drodze inkasa. Paragraf 3. Do poboru opłaty targowej na przykład w zakresie następujących inkaserów. Pan Robert Sadowski, pan Józef Michalski, pan Wiesław Górniak. Wynagrodzenie za inkasę opłaty targowej określa się w następującej wysokości. Wyszczególnione w paragrafie 1 punkt od 1 do 4 i od 1 do 6 18% brutto od zebranego inkasa. Wyszczególnione w paragrafie 5, paragrafie 1, punkt 5, 33% brutto od zebranego inkasa. Do poboru opłaty wymienione w paragrafie 1, od 2 do 4, to znaczy 60% jest dobre. Wynagrodzenie ustalone w paragrafie 2, po dokończeniu podatku dochodowego będzie wypłacone gotówką nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca. Paragraf 4, zarządzenie poboru opłaty zebranego inkasa wyklucza możliwości jej uiszczenia przez osoby zobowiązane do jej uiszczenia w kasie urzędu gminy Dobre lub na rachunek bankowy. Paragraf 5, wykonanie uchwały w urzędzie gminy Dobre. Paragraf 6, traci moc uchwała nr 32/289/14 Rady Gminy Dobre z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenie procentów wysokości udzielonego wynagrodzenia. Paragraf 7, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Proszę o pytanie. Tutaj zacznę może, bo pani Rada na poprzedniej sesji o przygotowaniu mówiła, więc w tym wypadku się przygotowałem troszeczkę lepiej. Zapytam się, ma być wynagrodzenie inkasy pobrane z wyszczególnieniem punktu 5, a punkt 5 jest termin płatności opłaty targowej, jest to dzień, w którym dokonuje się sprzedaż. Za to 30%, 33% ma otrzymać inkasę. Jaka to jest opłata? A przepraszam, ale co pan czyta? Który paragraf? Wynagrodzenie za inkasę opłaty targowej określa się w następującej wysokości. Paragraf, no i paragraf 3. Wyszczególnie. Paragrafie numer 1, punkt 5, akurat troszeczkę.
troszeczkę wyżej na tym. Tak. 33% brutto za zebranie i kasę. Okej, okay. I co? Ten punkt piąty, termin płatności opłaty termin. Nie, nie, proszę pana, ze zrozumieniem czytamy. A punkt piąty, punkt paragrafu. Piąty paragrafu pierwszego. Tak. Czyli od samochodu, od swojego ciągnika? Tak. Na targu? Tak. Tego dnia? Nie, czyli, na targu. Dobrze, to czyli czwarty punkt, który jest niżej. To troszeczkę? No, wynagrodzenie ustalone w punkcie 2. W punkcie 2, no to będzie ten punkt 2. Niezależnie od rodzaju sprzedaży dziennej, opłacie targowej, za jeden metr bieżący i tak dalej. A punkt pierwszy, paragraf pierwszy, punkt piąty. To tylko za to jedno inkaso, od samochodu osobowego i ciągnika ma inkasem 33%. Tak, a pozostałe? A przy pozostałym 18%. Tak. To teraz zadam pytanie odnośnie paragrafu czwartego. Przykładowo, bo może być trzeci, ile inkasem otrzymuje? Przepraszam, punktu w paragrafie pierwszym. Przepraszam. Na przykład podczas rozkoszności do Rzymu, ile inkasem otrzymuje? Przepraszam, to jest za parking. Ale to jest w zależności od tyle, ile zbierze. Jeżeli on zbierze bardzo dużo, te 18, to znaczy no, trzeba tam również iść, pozbierać, policzyć te metry i tak dalej. Jeżeli to będzie 18%, nie wiem ile zbierze. Jeżeli zbierze 1000 zł, będzie miał 180 zł przy uroczystości dorzutowej, przy uroczystości takiej odpustowej, więc to będzie 180 zł. Ale ten człowiek musi rano wyjść. Ja przepraszam pana, może ktoś myśli, że to jest dużo, ale no dobrze, że jest taka osoba, która tam pójdzie, bo to się nie zmienia od wielu lat. Przy takich uroczystościach odpustowych, no to wiecie państwo, no też każdy by chciał posiedzieć i jeszcze, a tutaj, no niestety, jeden człowiek jest bardzo miły, uprzejmy, a drugi się będzie po prostu i kłócił, że on nie ma tyle miejsca tego bieżącego, kwadratowego. Więc naprawdę to też jest niewdzięczna praca, żeby chodzić i zbierać, a wiadomo, że jeżeli są miejsca tutaj sprzedawane i wiemy, ile będzie tych miejsc, to nie jest tak. 18% uważam, że przy takim okresie świątecznym za zebranie to naprawdę nie jest jakaś tam wielka, wygórowana kwota. Ja przepraszam, że tak mówię, no ale kto by chciał iść rano w odpust, jeżeli przyjedzie do niego rodzina, a później jeszcze żerć się. I to się nie zmienia, także uważam, że nie jest to... Mimo wszystko. Założymy, że na imprezie dożynkowej nie ma w ogóle, prawdę powiedziawszy, sprzedaży stoisk gastronomicznych. Zasięgnąłem informacji lokalnej i wywnioskowałem też, że 300 zł za stoisko do 3 metrów, gdzie jest to wada cukrowa, gdzie ciężko będzie zarobić 300 zł, jest to kwotą kolosalną, dlatego nie ma takich sprzedaży. Przepraszam, mogę jeszcze? Jeżeli chodzi o sprzedaż, ja proszę pana. Podczas uroczystości dożynkowych obowiązują niezależnie od miejsca sprzedaży i jej rodzaju następujące stawki dzienne, opłaty targowe. Do 3 metrów bieżących od stoiska gastronomicznego. Nie napisane jest to, że to jest wata cukrowa, że to są lody, że to są napoje, to jest stanowisko gastronomiczne. Więc jeżeli jest to stanowisko gastronomiczne, może być oczywiście, mogą być i kiełbaski, i wszystko inne, to co się wiąże z gastronomią. Może być kawa, może być herbata i to wszystko inne. Więc no nie możemy opisywać wszystkiego, całego zakresu usług w uchwale, no bo to by było. No nie wiem, no ta uchwała by była jak kodeks karny. Bo tych usług jest bardzo dużo. Czy będzie wypisane, że będzie kiełbaska sprzedawana, kaszanka, czy jakieś tam inne grilly, czy jeszcze co inne wiatry.
sekretarz, poinformuję panią, że na Dużynkach ogólnie przez 2 lata nie było można mówić sprzedaży. Z tego, co ja wnioskowałem po rozmowie z lokalnej, z powodu właśnie tej stawki. Stawka była kolosalna. Ja w pełni ich rozumiem, gdyż nieważne, czy to będzie kiełbaska, czy będzie cokolwiek, nawet zbyt inne naboje, to jest to kolosalna kwota. Ile to trzeba sprzedać, żeby zapłacić 300 zł opłaty targowej? W tej sytuacji ja wnioskuję, żeby była kwota obniżona. W moim przypadku ja to wyliczyłem, że jeżeli to będzie kwota 100 zł, to będziemy mieli wpływ do gminy 100 zł niż żaden wpływ, bo nikt nie przyjdzie. Panie radny, z tego, co się orientuję, na pewno nie było Dożynek w tamtym roku, w tym roku. Jeśli Dożynki były na boisko były Dożynki, było dużo naprawy, było dużo stoisk, nikt nie miał problemu. Nikt nie miał problemu, ile było stoisk? Świata temu, 3 lata temu na boisku szkolnie. Było koło odstawione, nie było miejsca. Koło było odstawione, nikt nie miał problemu. Ale tutaj jest jeszcze w tej uchwale, no bo tutaj jest, za każdy następny, bo do 3 metrów to jest 300 zł lub innego 210, ale jeżeli ktoś będzie miał 5 metrów, to za każdy następny metr zapłaci 100 zł. W sumie 500. No a za 5 metrów będzie 500, więc to będzie 100 zł. To ja powiem, że to jest około przykładowo 100 hot-dogów. I to grupa na dziadka. A gdzie pracownik? Nie, proszę państwa. Ja można uważam, że wtedy nikt nie przyjdzie. Ja myślę, że przyjdą i nie będzie problemu. Sytuacja mówi o tym. Nie, dobrze. Bardzo pewnie, proszę. Panie prezesie, to pytanie tutaj pan Sadowski w tym temacie kłopot. W części się zgadzam, ale punkt paragrafu pierwszy, punkt czwarty, to jest końcówka. Innego 70 zł. Czyli to jest te inne mniejsze stoiska 70 zł, tak? No to mamy 70 zł. To jest samo siebie opłatę zmuszamy. No, to punkt czwartego paragraf pierwszy, pisze innego na drugiej stronie 70 zł. Czyli innego stanowiska rozumiem za 70 zł, tak? Czyli wata szklana by kosztowała za metr kwadratowy powiedzmy prawie 80 zł. No to zaraz czy jakieś tam stoisko, takie nie, jak mówię. Mówię o tych 70 zł, nie? Że jest i my na tym drogą. Siedzi pan, który przyjdzie w niedzielę chodzić, niedzielę dopłaty. Zmienia się sądzimy. Mogę zadać pytanie kasowi, jakie są nasze nazwami? To znaczy... Ale co to masz? Kasę powie, kasę powie, ile w tamtym roku zebrał na Dożynkach. Ale w tamtym roku nie było Dożynków, panie radny. Naprawdę, to jeśli by uważał pan mi Dożynki, tu na tym placu, na placu były Dożynki, no panie radny, nie uszukujmy się. Jakby nie takie były. Ja wiem, że jak to mówiąc, w jakiejś części przedsiębiorcy lokalni czy w ogóle nie wystawiają się, gdyż dusząca jest dla nich opłata. I po prostu to jest to kosmiczna cena. Bez uzdrawiania się w paku kadencji nie trzeba żadnej skargi, bo się nie są opłaty. Bo może trzeba było zadać pytanie, czy ktoś się w ogóle zapytał kogoś. Akurat pan, jeśli pan się pyta o tym, nie? Tak, ja zrobię. Ja, że na tej uchwale... W ogóle nikt nie składa tam kwit do rady, ani do wójta z tego, co wie, że są za wysokie opłaty. Proszę pan, wyjścia się do wyjścia. Chciałbym tutaj, szanowną radę, zapytać. A jakie interesy walczycie? O wpływ do gminy, czy dla handlowców? Proszę bardzo, dajcie wszystko za darmo. I nie przychodźcie do mnie, że wam potrzeba wybudować wodociąg, kanalizację, oświetlenie i tak dalej. Proszę bardzo, dajmy wszystko. Jeżeli pan podnosi problem, prawda, odnośnie tej opłaty, ten handlowiec jest zobowiązany do pokrycia kosztów. Nasz pracownik też idzie i też musi zarobić. Nie będzie za darmo warował w niedzielę, bo też ten czas mógłby sobie w ciemnym domu spędzić, prawda, z rodziną pójść na odpoczynek. Nie, on pół dnia musi spędzić, żeby te parę groszy otrzymać. Jeszcze od tego musi zapłacić podatek dochodowy. No nie wiem, ja nie rozumiem tego. Przecież my musimy działać o wpływy do budżetu.
opłatę inkasenta, a gmina co z tego ma? Porządki po tym wszystkim ma zrobić? Kto ma to zrobić, pytam? Ja mam trzech ludzi i też się już buntują o to, że muszą po handlowcach robić porządki. No właśnie, po tym szkawce właśnie jest podpowiedź pana wójta, nie? Osobiście z wicewójtem sprzątałem i z panem Grzegorzem cyrankę. Taka była sytuacja, bo żeśmy... Także jeżeli państwo uważacie, to przyjmijcie tę uchwałę zmniejszającą te wpływy do budżetu. No już nie chcę. Ja nic przeciwko temu nie będę miał. Tylko jeżeli przyjdzie radny do mnie i powie, że nie ma tego, tego, to ja mu powiem, no proszę bardzo, zwolnili się od handlowców z opłat. No to idźcie do nich po pieniądze. Dziękuję. Uważam, że to nie są wygórowane stawki. Bo mają o wiele większe stawki. Ja myślę, że to jest kwestia mówienia, teraz momencik, o, przepraszam, coś tu nadal mówię. Przepraszam, bo mówię bez opierania. Ja bym poparł tutaj wniosek pana Wysokowskiego, można się zastanowić nad przegłosowaniem tej poprawki, zamiast oceniania moralnego, czy dobrze, czy nie dobrze, bo mówmy o pieniądzach, ale nie mówmy o moralności, czy o różnych, że tak powiem, ambicjach. To jest ciekawy problem postawiony, czy to jest cena zakładowa, czy nie. No to spróbujmy, ja bym się wydawał, spróbujmy to obniżyć. A potem porównamy zyski z tego. Nie wiem, dlaczego rozwiązał się taki problem w tej chwili, bo no, może pan Sadowski nie był poinformowany, jakie stawki obowiązywały w poprzednich latach. To od razu mówię, że stawki nie zostały zmienione. Są takie, jakie były w poprzednich latach minionych. Nikt tego nie kwestionował. Nie wiem, skąd dzisiaj jest rozpętana ta wojna. I jeszcze wracając do inkasentów. Żeby się rozwiązał problem, może tu jest trzech inkasentów, może trzeba zatrudnić czwartego inkasenta, który będzie pan radny, może zechce być i nie będzie problemu. Dziękuję bardzo. Nie może tu być radny. Jeżeli chodzi o prostu gminy, to chciałbym zaznaczyć, że jeżeli w tej chwili przy stawce 300 zł na dłużnikach wychodzi 0, to przy stawce 100 zł będzie wynosił 100. A inkasent, który ma przejść i z 300 zł zebrać 0, to tylko, że się pojawił w pracy. A tak pozostanie jakaś mu powiedzmy to 18%. Jeżeli chodzi o inne, które tu jest też bym tą kwotę obniżył. Bo dojdzie do tego sytuacja, że choć już jest mniej sprzedaży w odpustowej, ale jest duża niższa stawka. To też trzeba zaznaczyć. Jeszcze tu jedną rzecz. Fajnie w uchwale jest wszystko opisane, ale mamy nową okoliczność imprezową o nazwie Truskawka. Dlaczego w niej nie mamy uchwały? Jeżeli mamy, jak to mówiąc, opłacać wszystkich, grać o wszystkich. Pan Wójt mówił na temat organizowania tej miasta Skarbki. Wiadomo było, że to nie na tego nie zapłacali praktycznie. I jeszcze mamy brać do tego pana pieniądze myśli. No to ja w takim wypadku mówię, to po co bierzmy od swoich no bo przecież on wziął od gastronomii, on wziął pieniądze od to, że dzieci jeździły na huśtawkach, on wziął za to pieniądze. Ale przepraszam. A na odpuszczenie nie będą pieniądze na dobrane? Też będą dobrane. Jest stawka rozsądna 20 zł. Panie, dobra, nie wiem, ten domu zbyt. Robimy problem naprawdę z niczego. Jeżeli jest, obniżyć na pewno nie obniżymy, możemy podnieść, ale proponujemy zobaczyć jeszcze czasy, że trzeba zostać przy tym, co jest. Nie będziemy chodzić i pytali, kto z czego jakie ma korzyści, bo jeden straci, a drugi zyska. Też jest ryzyko. To nie jest o to, że jest tyle chętny, że każdy bierze przychodzi ze swoimi inicjatywami nic. Co chce zrobić, to zrobi. Przecież nie ma znamy, tak? Mamy takie warunki. Weźmy, przypiszmy tak, jak zostało.
zostało. Jedynie jeżeli nie ma tyle lat zmiany, inkasetą należy podnieść, bo czasy się zmieniły, od tylu lat nie jest żadnych podwyżek nie ma, to jedynie zapytać o pracownika, żeby te obowiązki dopełniły. I po co robić problem? Panie Rady, słucham Pana wniosku do tej uchwały. Wniosek do tej uchwały. Odnośnie stoiska ekonomicznego, 300 zł zmieniłbym na 100 zł, innego na 90, stoiska powyżej 1 metra 50 zł. Inne zmieniłbym na 30 zł. Dziękuję. Ja bym prosił jeszcze raz kolegę. 300 na 100, tak? Punkt czwarty, tak? Tak. Inne 90. A były? 200. 90, tak? Tak. 50 za przekroczenie metra. Za 1 metr, tak? Tak. I 30 za inne. Są to stawki wyższe, na przykład niż przy uroczystości odpustowej. Zaznaczę za stoisko 20 zł. Z 3 do 3 metrów. No, w związku z tym, co usłyszała od pani sekretarz, jeżeli to ma być również forma reklamy, to tym bardziej jestem za utrzymaniem tych stawek, a nie obniżeniem, bo to jest naprawdę niemalże darmowa reklama w tej firmie. Dziękuję bardzo. Mogę jeszcze? Proszę. Szanowni Państwo, Panie i Panowie Radni. Popatrzmy z decyzję Pana Wójta i Radnego Pana. Słuchajcie. Kilkanaście lat są te stawki nie inne, a rok odpust jest raz w roku instytucyjnym. I kto chce przyjechać, kto chce handlować, to on przyjedzie, bo on będzie wiedział, że na tym zarobi i on tu jest, a widać, jak nie zrobi się. I uważam, że te stawki powinny być. A co w sprawie inkasenta, ja tym bym współczuję. Bo pada, nie pada, to stoi, tak na tarni godzinie czwartej i ślęci, i każdego zadatuje, był to parę groszy. Tak, poprawię uwagi, a ludzie różne buzie mają. I uważam, że to powinno zostać, jak było przed kilkanaście lat i tak będzie. Dziękuję. Proszę. Ja jeszcze w tej sprawie pozwolę sobie tutaj zabrać głos. Padło pytanie, że dostawca w celach reklamowych. Prowadzimy rozmowy z firmami, z producentami maszyn rolniczych i chcielibyśmy nadożynki tutaj zaangażować, ale oczywiście nie możemy tutaj liczyć na wpływy z wystawienia się tych firm. Oni mogą to dla nas zrobić tak jako forma, nie wiem, własnej reklamy, forma reklamy działalności rolniczej załóżmy i z tego tytułu, jeśli pojawi się takie stanowisko, to na pewno z tego, co rozmawialiśmy, wpływów nie będzie. Ale to jest zupełnie, jeśli jest na nasze zaproszenie załóżmy, jeśli pan Sadowski sobie nie życzy takiego stoiska, bardzo proszę, nie prowadzi go dalszych kosztów, bo nie wierzę, że te firmy zdecydują się na poniesienie jakichś kosztów. Tym bardziej, że są to firmy, gdzie jest lepsze miejsce naszego kraju. Proszę. Ja chciałbym zaznaczyć, że ja nie jestem tutaj, żeby nikt nie przyjechał, tylko żeby te stawki były dla każdego przedsiębiorcy, bo jeżeli w tym wypadku, co pan wicewójt powiedział, przyjeżdża bardzo duża firma i ona nawet złotówki nam nie odda, no to dlaczego mamy od małych firm, które takie duże pieniądze, a klientów ściągniemy niskimi cenami na dożynkach, niskimi opłatami na dożynkach, więcej osób usłyszy, że słuchaj, ty zapłaciłem tam tyle i tyle, ale zarobiłem dobry, bo była niższa stawka obsługi. Wniosek pana wójta był już czytany. Głosujemy wniosek pana wójta. Kto jest za wyżej wymienioną uchwałą i tymi stanami, które pan wójt przedstawił uchwałę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Osiem był za, dwa przeciw. Pewnie uchwała pana wójta przeszła. Wniosek pana radny. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.